Twoja konkurencja w Pekinie już niedługo. Jak się czujesz? Czy wszystko w porządku fizycznie, psychicznie? Wszystko jest w porządku. Forma tak zwana jakby już na treningach ją widać po prostu. No i zobaczymy. No, to jest kwestia już tylko, czy technicznie wszystko się złoży w odpowiednią kubkę. Tak? Bo tak to wszystko jest super. Jak na... Z lekarzem reprezentacji rozmawialiśmy przed chwilą, on mówi, że ta szczyt formy fizycznej bardzo często zbiega się z obniżką odporności. Czy nie ma tutaj żadnych infekcji? Nie, jakoś na razie tego nie odczuwam i wszystko jest ok. Wiadomo, że trzeba uważać, nie, klimatyzacja, tylko przyjechałem do hotelu, klimatyzację wyłączyłem. No bo wiem, jak to się kończy, jak tutaj jest cały czas ciepło, a potem się wchodzi do pokoju, gdzie jest 20 czy 19 stopni, cały czas wichura tak zwana w pokoju, to nie jest dobre. I od razu wyłączyłem i tak jak część grupy ma tam problemy przez klimatyzację, gardło czy zatoki, to ja już wiedziałem po prostu, jak przyjechałem, co to może być i wyłączyłem od razu, więc wszystko jest okej jak na razie. A jak forma psychiczna, bo w Twoim przypadku to akurat chyba odgrywa dosyć dużą rolę, ponieważ no, nie przyjechałeś tutaj ze swoim trenerem, ze swoim ojcem. Rozmawialiśmy na ten temat z doktorem Żukowskim, z psychologiem. Stwierdził doktor też, że na zawodach radzę sobie sam wystarczająco i że ewentualna dodatkowa motywacja nie jest mi potrzebna, ponieważ może to zadziałać w przeciwnym kierunku czasami. Więc no, zresztą po startach w sezonie widać, że jak trenera nie ma, no to może nie jest lepiej, ale też nie jest gorzej, tak? To jest jakby dla mnie bez różnicy, a trener, który tu przyjechał, no to w tym, w czym może im pomóc, to mi pomoże, to nie ma problemu dla mnie. Jak to się stało, że nagle no, nie przyjechał z tobą ten trener, który cię przez cały czas trenował? No to są różne powody. Ja osobiście nie znam jakby oficjalnego wytłumaczenia, można nazwać, pezla. No, taka po prostu była decyzja. Podejrzewam, że jak to zwykle bywa, była też spowodowana różnymi jakby osobistymi sprawami, które się toczą teraz pomiędzy pezla a moim trenerem. No i tak to bywa, no, muszę się z tym pogodzić, dopóki nie będę mistrzem świata, czy nie będę przynajmniej w finale, no to muszę się z tym liczyć, że na każdym kroku będzie to tak wyglądało, jak wygląda.